Ilona Małek, witam i zapraszam na aktualności. Nasi reporterzy od tej chwili czekają na Państwa sygnały. Numer telefonu na ekranie, a teraz już skrót informacji dnia. Po raz ostatni w tej kadencji obradował Sejmik Wojewódzki. Nauczyciel z Leska skazany za posługiwanie się fałszywym dyplomem. Pierwszy w Polsce zabieg termoablacji w rzeszowskim szpitalu. W aktualnościach także szanse na odmulenie rzeszowskiego zalewu i o szansach na finansowanie rzeszowskiego żużla. Dziś po raz ostatni w tej kadencji obradował Sejmik Wojewódzki. To były wyjątkowo burzliwe 4 lata pracy lokalnego parlamentu. Zmieniał się marszałek, zmieniały się zarządy województwa. Zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak i w Sejmiku władza przechodziła z rąk do rąk. Przed nami nowe rozdanie w instytucji decydującej o wydawaniu miliardów złotych na rozwój Podkarpacia. Urząd Marszałkowski niczym główna twierdza władzy samorządowej na Podkarpaciu przechodził z rąk koalicji do rąk opozycji. Na początku rządziła tu koalicja PO, PSL, SLD, a na końcu PiS z prawicą Rzeczypospolitej. Podobnie wyglądała walka o władzę w lokalnym parlamencie. Bardzo gorące okazały się nie tylko fotele prezydium Sejmiku, ale także przewodniczących poszczególnych komisji czy dyrektorów departamentów. Mimo ciągłych roszad kadrowych, mocno podzielonym radnym udało się przyjąć w sumie ponad 1000 uchwał. W aspekcie politycznym była to najbardziej burzliwa kadencja z dotychczasowych i pewnie radni zapamiętają ją na długo i mieszkańcy województwa, natomiast w aspekcie merytorycznym należy ocenić ją dobrze. To priorytety, które wyznaczyliśmy na początku tej kadencji, zostały zrealizowane bądź są jeszcze w realizacji. Ostre spory i kłótnie dotyczyły nie tylko spraw kadrowych, ale także wizji zarządzania samorządowym budżetem. Głównie o to, komu przyciąć, a komu dodać. Pomimo, że była burzliwa, była bardzo owocna, przynajmniej do 13 roku, od 10 do 13 dało się opracować wiele programów, w tym strategię województwa podkarpackiego. Przewroty gabinetowe to efekt zarzutów korupcyjnych dla byłego marszałka województwa. Jednak podejrzeń nie było końca nawet po zmianie władzy, bo zarzuty o nepotyzm czy tworzenie układów urzędniczo-biznesowych wciąż burzyły porządek pracy i osłabiały prestiż całego samorządu województwa. Mam nadzieję, że pójdziemy do przodu, nie będziemy się cofać wstecz. Wszyscy jakieś błędy popełniają, mamy wiele przykładów na scenie politycznej. Mam nadzieję, że w PSL już nigdy takiej sytuacji nie będzie. To podczas tej kadencji pojawiły się kłopoty z zamrożeniem części samorządowych funduszy nadzorowanych przez Komisję Europejską. Do tego doszła właśnie zapowiedź kolejnej kontroli finansowej i problemy ze zdobyciem 60 milionów złotych z podatku janosikowego na przyszły rok. Z takim bagażem do mety dobiegł nowy zarząd. Ten krótki okres, na prawie półtora roku czasu, spędziliśmy bardzo pracowicie, nadrabiając część zaległości, które były przez tamten zarząd, no, że tak powiem, niewykonane. Dotyczy to i szybkiego procesu dokończenia uchwalenia strategii, dokończenia prac nad RPO. Jesteśmy w trakcie negocjacji regionalnego programu operacyjnego i także w trakcie negocjacji kontraktów. Radni dwa razy udzielili i dwa razy nie udzielili poprzedniemu i obecnemu zarządowi absolutorium z wykonania planów finansowych. Frekwencja na sesjach radnych zarabiających średnio 2000 zł była wysoka, na poziomie 90%. Ciągle obecni to Lidia Błądek czy Bronisław Tofil. Najgorzej pod tym względem wypadli m.in. radni Tadeusz Majchrowicz i Mirosław Karapyta. Wszyscy dostali na pożegnanie czekoladki i po butelce lokalnego wina. Zarząd regionu rzeszowskiego NSZZ Solidarność zorganizował dziś debatę o szansach i zagrożeniach dla Podkarpacia związanych z przedłużającym się przetargiem na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla polskiej armii. W przyjętej deklaracji związkowcy zaapelowali do parlamentarzystów, rządu i prezydenta Polski, wyrażając głębokie zaniepokojenie przebiegiem tego przetargu. Domagają się, aby wszystkie startujące w nim firmy miały równe szanse w walce o miliardy złotych pochodzące od polskich podatników. Przetargi w Polsce na sprzęt specjalny są owiane wielką tajemnicą. Nie ma praktycznie żadnej możliwości społecznej kontroli nad tego typu przetargami, co skutkuje tym, że tworzą się spiskowe teorie dziejów. Nie chodzi nam o preferencje dla polskich zakładów, tych, którzy mają produkcję. My się nie boimy konkurencji. Nasi producenci, nasi wytwórcy posiadają sprzęt wysokiej klasy, ale chcemy, żeby warunki taktyczno-techniczne zamawianego sprzętu były jednakowe dla wszystkich, żeby wszyscy mieli jednakowe szanse. Bardzo ważne jest, że ludzie z Podkarpacia, którzy odpowiadają za coś,
mają świadomość, jak ważne dla takich firm jak PZL Mielec czy nawet Świnnik, który w tym wypadku jest naszą konkurencją, jest wspieranie nas w tego typu działaniach, a w przypadku tego przetargu jest to bardzo ważne. Półtora roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Taki wyrok usłyszał dziś nauczyciel WF-u. Przez 10 lat uczył w Zespole Szkół Leśnych w Lesku z fałszywym dyplomem magistra. Musi w przeciągu 2 lat zwrócić szkole 30 tysięcy złotych. Może również zapomnieć o pracy nauczyciela. Na ogłoszenie wyroku Maciej W. nie przyszedł. Wcześniej dobrowolnie poddał się karze. Sąd nie miał wątpliwości, że chciał oszukać szkołę dla zysku. W ten sposób zarobił w sumie 311 tysięcy złotych. Jeśli ktoś, przedkładając fałszywe dokumenty, wyłudza zatrudnienie w szkole przez lata całe, bo w przypadku oskarżonego było to 10 lat, ten stan rzeczy trwa, co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie za pracę, to nie ma żadnych wątpliwości, że to właśnie stałe źródło dochodu z przestępstwa sobie oskarżonym uczynił. Fałszerstwo dyplomu wydało się przypadkiem podczas kontroli prowadzonej w leskiej szkole po jej przejęciu przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Dyrektorkę powiadomiono wtedy anonimowo o podejrzeniu, że Maciej W. nie ma ukończonych studiów. Analiza wykazała, że dyplom jest fałszywy. Ponieważ oskarżony posiadał licencjat z pedagogiki, dziś sąd nie nakazał mu zwrotu całej wyłudzonej od szkoły kwoty. W powiecie leskim to druga tego typu sprawa, bulwersująca i uczniów, i nauczycieli. Tutaj chodzi o taką delikatną sferę związaną z tym, że jednak jest to praca z młodzieżą, jest praca związana z pewną odpowiedzialnością, uczeniem postaw w dorosłym życiu. No jeżeli do takiej pracy dopuszczany jest człowiek, który, jak się okazuje, sam otrzymał ją w wyniku przestępstwa, no to musi budzić to sprzeciw. Maciej W. jako osoba karana nie będzie już mógł uczyć w żadnej placówce oświatowej. W szpitalu ginekologiczno-położniczym Pro Familia w Rzeszowie przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg termoablacji, czyli usuwania mięśniaków u kobiet ultradźwiękami. Dziś szpital oddał też do użytku m.in. nowy blok operacyjny i oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci. Wszystkie szpitalne inwestycje kosztowały 10 milionów złotych, z czego ponad połowa to środki unijne. O tym, że pani Katarzyna nie ma szans na własne potomstwo, dowiedziała się od ginekologa. Stwierdził, że ma mięśniaka, którego musi usunąć. Do tej pory takie guzy usuwano wyłącznie operacyjnie. Od dziś szpital w Rzeszowie będzie pomagał pacjentkom, stosując metodę bezinwazyjną. Jest to zabieg, który polega na uderzaniu wiązką ultradźwięków mięśniaka macicy. Powoduje to pod kontrolą rezonansu magnetycznego rozgrzanie guza, co z kolei powoduje denaturację białek i w efekcie obkurczanie się guza. Szpital rozpoczyna realizację projektu unijnego, dzięki któremu z takich zabiegów będzie mogło skorzystać bezpłatnie przez 3 lata 160 kobiet. Kadrę przy pierwszym zabiegu w Polsce wspierali m.in. lekarze z Niemiec. Ja przyjechałem z Niemczech, z szpitalu uniwersyteckiego z Lubeki, żeby pomóc moim kolegom z szpitalu Pro Familia tutaj przy pierwszej terapii HIFU. To jest bardzo nowoczesna terapia mięśniaków macicy, która w sumie jest mało inwazywna, a nawet jak się słucha niektórych naszych pacjentek, to nieinwazywna. Kobiety mają rację, bo pani Kasia też weszła do szpitala rano, a po południu w pełni sił go opuściła. Zabieg trwał 3 godziny. W przyszłości będę mogła mieć dzieci, bo na tym mi zależy. Równolegle z rozpoczęciem wykonywania nowych zabiegów szpital oddał do użytku drugi budynek. Dzięki temu przybyło 20 łóżek na oddziale ginekologiczno-położniczym, powstał nowy blok operacyjny, oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci, oddział pediatryczny, okulistyka i urologia. Pierwsi pacjenci trafią tu już w przyszłym tygodniu. Kolejny dzień kampanii wyborczej przed niedzielnymi wyborami samorządowymi. Mnożą się konferencje i spotkania kandydatów, którzy wzajemnie się oskarżają, krytykują i przedstawiają swoje propozycje dla regionu. Kandydaci PO skrytykowali dziś obecny zarząd województwa z PiS za to, że wciąż nie podpisał z rządem kontraktu dla województwa, czyli umowy dotyczącej inwestycji dofinansowywanych z funduszy unijnych. Zdaniem PO wciąż nie wiadomo, na co pójdą w najbliższych latach 22 miliardy złotych. Bo lista propozycji zarządu stale się zmienia. Chęć zdobycia władzy, przymilenie się samorządom, przedsiębiorcom wzięła górę nad pragmatyzmem. Do dzisiaj niektóre samorządy myślą, że mają dofinansowanie, że są na liście tych zadań, które znajdą się w kontrakcie województwa. To było wielkie oszustwo.
Zdaniem kandydatów PO na liście zadań nie ma budowy szpitala klinicznego w Rzeszowie i zbiornika retencyjnego na Wisłoce, Kąty, Myscowa, ani też istotnych inwestycji w Sanoku, Jarosławiu czy Dębicy. Platforma opowiada się za zrównoważonym rozwojem Podkarpacia. W nowym sejmiku wojewódzkim liczy na przynajmniej 7 mandatów. Do zarzutów dotyczących kontraktu wojewódzkiego odniósł się dziś także marszałek Władysław Ortyl. Oczywiście chciałem stanowczo zaprzeczyć, że kontrakt terytorialny to porażka tego samorządu, tego zarządu. Chcę powiedzieć, że nie mamy w dalszym ciągu wpisane S19 do Babicy. Jesteśmy umówieni na 18 listopada na ciąg dalszych negocjacji i nie jesteśmy jedynym województwem, które też dodatkowo negocjuje zapisy do kontraktu. Chcę powiedzieć, że kontrakt jest dobrym instrumentem, ale jeżeli nie będzie w nim S19 w tej formule, która była uzgodniona w trakcie negocjacji i także, która jest w programie budowy dróg, co potwierdził pan minister Nasiewicz na spotkaniu technicznym, na którym był pan marszałek Romaniuk i on wyraził zgodę na wpisanie tego kontraktu. Domagamy się tylko realizacji tego, co jest zapisane w dokumentach rządowych i w naszym protokole z negocjacji. Ewa Leniart i Jerzy Cypryś, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podsumowali kampanię na rzeszowskich bulwarach. Przy pomniku Stanisława Nitki, który przez lata przewoził promem ludzi między brzegami Wisłoka, wskazywali na rolę samorządowca jako osoby mającej przewozić w przyszłość marzenia i plany swoich wyborców. Symbolem tego mają być takie opaski odblaskowe. Wyborca zawsze powinien być widoczny dla swojego wybrańca. I poprzez te opaski chcemy zwrócić uwagę, iż dobro wyborców powinno być zawsze najwyższym wyzwaniem dla wybranych. Dlatego zdaniem kandydatów PiS tak ważny jest nie tylko liczny udział w niedzielnych wyborach, ale też świadome głosowanie na takich kandydatów, którzy będą widzieć swoich wyborców przez całą kadencję, nie tylko podczas kampanii. Kandydaci na prezydenta Rzeszowa przed wyborcami chwalą się nie swoimi zasługami i składają prawie niemożliwe do zrealizowania obietnice. Tak kończącą się kampanię w wykonaniu konkurentów podsumowali przedstawiciele Komitetu Aktywny Rzeszów. Zdaniem jego liderki inne tematy, takie jak na przykład zdrowie mieszkańców miasta, były natomiast w kampanii niemal niewidoczne. Od 5-6 lat czekamy, żeby prezydent wreszcie znalazł pieniądze na trakt porodowy w szpitalu miejskim. Chcemy finansować albo współfinansować szczepionki HPV dla dziewczynek. Chcemy walczyć o znieczulenia kołoporodowe. Według Marty Niewczas, jedynej kobiety ubiegającej się o fotel prezydenta Rzeszowa, stolica regionu musi stać się miastem naprawdę innowacyjnym, stawiającym na nowoczesne technologie, edukację, a przede wszystkim na wsparcie uczelni wyższych. Natomiast członkowie Kongresu Nowej Prawicy są oburzeni, że na 2 dni przed wyborami w 2 regionalnych gazetach ukazały się płatne ogłoszenia pokazujące sukcesy kandydatów PiS, m.in. marszałka województwa i starosty rzeszowskiego. Jak twierdzi prawica, zostały opłacone z pieniędzy obu urzędów. To jest właśnie, proszę Państwa, to, co nazywamy już od wczoraj hoffmanizacją życia publicznego. Tak jak kiedyś była falandyzacja, czyli naginanie prawa, tak to, co teraz się dzieje, to jest w wykonaniu PiS finansowanie działań politycznych i partyjnych za pieniądze publiczne. Dlatego po wyborach prawica będzie domagała się wyjaśnień, czy na przykład marszałek województwa i inni urzędnicy, członkowie PiS-u, nie jeździli na polityczne spotkania w czasie pracy i służbowymi samochodami. Chcą też wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim jasnych zasad przyjmowania do pracy, na przykład poprzez pisemne egzaminy. Polska Razem apeluje o systemowe rozwiązanie problemu dopalaczy. Podczas konferencji przed jednym ze sklepów przy ulicy Langiewicza w Rzeszowie kandydaci partii w wyborach samorządowych na Podkarpaciu ogłosili, że rozpoczynają zbieranie podpisów pod petycją w tej sprawie i chcą możliwie jak najszybciej zebrać pod nią podpisy, także przedstawicieli innych komitetów i ugrupowań. Okazuje się, że zapada w tym temacie grobowa cisza. Zdecydowanie prokuratura, sądy muszą tą sprawę wziąć i przede wszystkim starać się właśnie, żeby prawo, które funkcjonuje, które obowiązuje, było respektowane. Zdaniem Polski Razem problem powraca jak bumerang i nie ma tygodnia, aby do podkarpackich szpitali nie trafiały kolejne ofiary dopalaczy. Dlatego konieczne są zdecydowane działania. I nie wystarczy likwidowanie kolejnych sklepów, bo jest jeszcze handel internetowy i dilerzy.
Wybory już najbliższą niedzielę. Część z Państwa pewnie już wie, na kogo odda swój głos. Niezdecydowany mogła pomóc wczorajsza debata w telewizji Rzeszów, podczas której swoje spojrzenie na przyszłość Rzeszowa przedstawili kandydaci na prezydenta tego miasta. Prowadzący program Grzegorz Boratyn jest już z nami w studiu. Z tego co wiem, to nie wszyscy kandydaci bez problemów dotarli do studia. Były z tym problemy? Jaki był powód? Oficjalnie powód był taki, że zawiodła komunikacja, były korki. No ale wiadomo, w debatach wszystko, każdy szczegół może być ważny. Wiemy to już od kilkudziesięciu lat, że tutaj ci, co aspirują do ważnych stanowisk, szukają takich powodów, żeby a to się spóźnić, a to przyjść za wcześnie, a to powiedzieć coś, a to przywitać się albo się nie przywitać. No tutaj troszkę obsunięcie czasowe było. Mamy wrażenie, że mogło mieć znaczenie, ale chyba dla dyskusji i temperatury nie miało jednak. Ale emocje były podczas całego programu, bo każdy z kandydatów chciał udowodnić, że to on jest najlepszym kandydatem na prezydenta. To była walka na argumenty, czy też zdarzały się chwyty niedozwolone? Widziałem czarną teczkę. Nie wiem, czy to w środku był chwyt niedozwolony, czy nie, ale czarna teczka była, potem została... Zawartość nie została pokazana, nie została podczas sprawdzona. Programu. Nie była to także teczka, słynna teczka Stanisława Tymińskiego z lat 90. Ale co? Ważne jest to, że w Rzeszowie mamy bardzo ciekawy pojedynek. Mamy obecnego prezydenta, byłego prezydenta, kogoś, kto kandyduje, a wcześniej był związany, bo był w klubie prezydenckim. No i w końcu kogoś, kto obserwował tę scenę polityczną z zewnątrz, a teraz musi stać w środku i kandydować. To sprawia, że ta temperatura i te różne relacje, które się pomiędzy uczestnikami tego spotkania pojawiają, były, mam wrażenie, bardzo ciekawe. Zresztą można to obejrzeć ciągle na stronie internetowej telewizji i samemu się przekonać. Dziś kolejna debata. Myślisz, że uda Ci się zapanować nad emocjami dzisiejszych rozmówców? Będzie ich zdecydowanie więcej. Zapanować to jest dobre słowo, dlatego że dzisiaj zaprosiliśmy przedstawicieli 7 komitetów. Wszystkie one zarejestrowały swoje listy w całym regionie. To będą i duże partie polityczne, i małe kluby, i ktoś, kto dopiero wchodzi na scenę polityczną. Także tutaj spodziewam się, że też tak zwane młode wilki będą się starały pokazać i zobaczyć i przede wszystkim udowodnić wyborcom, że nie tylko duże partie na scenie politycznej się liczą, ale też ci, o których często nie wiemy, że w ogóle uczestniczą w życiu politycznym, też są ważni. No, mam nadzieję, że będzie dobrze. Dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, wczorajszą debatę wciąż można obejrzeć, bo jest ona na naszej stronie internetowej, a dzisiejsza debata o 20:20 w Telewizji Rzeszów. Zapraszamy. Są realne szanse na odmulenie Rzeszowskiego Zalewu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, któremu podlega zbiornik, ma już zarezerwowaną pierwszą kwotę na niezbędną dokumentację prac i przygotowanie decyzji środowiskowych. To 250 tysięcy złotych. Potem w grę wejdą miliony, a zalew ma być odmulony za 3 lata. Poinformowano na dzisiejszym spotkaniu z władzami Rzeszowa. Popularna żwirownia latem daje już oddech mieszkańcom stolicy Podkarpacia. Kolejny ma być zalew leżący przy zaporze na Wisłoku. Miasto chce, by stał się miejscem sportów wodnych i wypoczynku. Są tutaj wodniacy, którzy powiedzą, czy żaglówki, czy kajaki, czy jedno i drugie, czy piłka wodna. Teraz stery w żegludze po zalewie na kilka lat mają przejąć urzędnicy. Sama dokumentacja prac związanych z odmulaniem zajmie rok. Została opracowana karta informacyjna tego przedsięwzięcia, to jest taka procedura środowiskowa wymagana. Była dzisiaj na spotkaniu również ta firma, która tą kartę wykonała. Konieczny też będzie przetarg na wykonawcę i ruszy prawdziwe odmulanie. Roboty jest sporo, bo z tego zbiornika trzeba wyciągnąć aż 660 tysięcy metrów sześciennych na mułu. Konkrety są takie, że w przyszłym roku rozpoczyna się ta inwestycja. Oczywiście rozpocznie się od przygotowania niezbędnych dokumentów. Ponieważ Rzeszowski Zalew należy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, to właśnie ten urząd będzie nadzorował pracę w stolicy Podkarpacia. Przychylny inwestycji jest wojewoda małopolski, a jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. Rzeszowski Zalew będzie również pełnił funkcję zbiornika przeciwpowodziowego, co pozwoli uchronić inwestycje od ataków ekologów, dodaje miasto. Jeszcze w latach 70. po wybudowaniu akwen miał ponad 68 hektarów powierzchni, teraz ma 54. Jego pierwotna pojemność sięgała 1 800 000 metrów sześciennych. Dziś jest 3 razy mniejsza. Powodem jest właśnie zamulenie zalewu.
To była szansa na odmulenie zalewu, a teraz szansa dla najlepszych produktów i usług zgłoszonych do rywalizacji o certyfikat Nasze Dobre Podkarpackie. W sumie jest ich 19, a wśród nich m.in. sery, wędliny i chleb. Dziś konkursowa kapituła już po raz 11 przystąpiła do ich oceny. Najlepsze poznamy podczas gali konkursu, ale już dziś wiadomo, że czytelnicy nowin za najpopularniejszy produkt Podkarpacia uznali masło z jasienicy rosielnej. Chodzi o wypromowanie i wyróżnienie najlepszych produktów, które tworzą nasi producenci tutaj w regionie podkarpackim. Głównie są to produkty spożywcze, no bo taka jest też specyfika naszego regionu. No i formuła jest taka, że kapituła konkursu dokonuje oceny estetycznej, kulinarnej, jakby biorąc pod uwagę walory tego konkretnego produktu. Większość, jak zaznaczyłem, to są produkty spożywcze, więc nie jest to jakby specjalnie trudne zajęcie, a dosyć przyjemne. Nie ukrywam, że już starałam się zapoznać z tymi produktami, zanim tutaj przyszłam. I poszukuję takich produktów, które będą mogły promować nasze Podkarpacie, które są unikalne, które wyróżniają nasz region spośród innych. Mam już swoje typy, nie ukrywam, ale myślę, że w tym momencie nie powinnam zdradzać tych swoich wyborów. Na koniec informacje sportowe. Czy firma Marma Polskie Folie wycofuje się ze sponsorowania rzeszowskiego żużla? O tej dość sensacyjnie brzmiącej wiadomości kibice czarnego sportu dyskutują od kilku dni. W rzeczywistości Marta Półtorak, od 11 lat główny sponsor żużlowców, mocno ogranicza finansowanie drużyny. Swoją decyzję Marta Półtorak ogłosiła dziś publicznie na specjalnej konferencji. Czasami do głosu dochodzą emocje, co innego mówi rozum, co innego podpowiada serce. I w związku z tym ciężko się jest rozstać z dyscypliną, z którą było się związanym przez tyle lat. Takiej decyzji należało się spodziewać jeszcze w ubiegłym roku, ale zamiast sukcesu na jubileusz dziesięciolecia firmy w rzeszowskim żużlu był niestety spadek z Ekstraligi. Teraz po awansie łatwiej zrozumieć motywy wieloletniej szefowej żużlowców. Interpretacja przepisów, ona nie może podlegać pewnej dowolności. Tutaj powinny być jasne reguły gry. Kwestie sportowe też powinny być w sposób jasny i czytelny uregulowane. To nie jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale odnoszę wrażenie, że tylko ja chyba mam odwagę osobistą, żeby o tym powiedzieć. Firma Marma Polskie Folie nie będzie tytularnym sponsorem, nadal deklaruje jednak wsparcie dla żużla, choć w mocno ograniczonym zakresie. Teraz najważniejsze pytanie, co dalej? Czy zespół wystartuje w Ekstralidze? Czy w ogóle będzie istniał? Cały czas myślimy o Ekstralidze. Natomiast musimy się też liczyć z tym, że jeżeli nie starczy nam pieniążków i no jednak będziemy chcieli w tej pierwszej lidze wystartować, nie mamy też gwarancji, że Polski Związek Motorowy nie powie nam, a macie karę tutaj i startujcie w drugiej lidze. Decyzję Marty Półtorak można krytykować, ale można też uszanować. Przez 11 lat zostawiła w rzeszowskim żużlu sporo serca i jeszcze więcej pieniędzy. Oby tylko ta decyzja nie była początkiem końca rzeszowskiego Speedwaya. Aktualności Mirosław Pęcak. I tą informacją kończymy aktualności. Za chwilę prognoza pogody. Adam Bienia sprawdził dla Państwa długoterminowe prognozy i pojawiają się w nich już zapowiedzi śniegu. Ale na razie wciąż bardziej wiosennie niż zimowo. Do zobaczenia.